Jakiś czas tworzysz swoją markę osobistą, bądź jesteś na samym początku i chciałbyś, żeby twoje treści, czy wideo, czy pisane docierały do dużo większej grupy osób i dużo więcej osób z nimi wchodziło w interakcję, aby następnie doprowadzić te osoby do tego celu, po co w ogóle tą markę osobistą budujesz. W tym wideo podzielę się z tą 7 zasadami tworzenia treści, które faktycznie są mocno angażujące. Cześć, nazywam się Basia Piasek, witam Cię na moim kanale, dzielę się z Tobą dobrymi praktykami z wieloletniego doświadczenia, w jaki sposób zbudować takie naprawdę spełnione życie na każdym poziomie, od finansowego, budując własny biznes, po inne płaszczyzny życia. Jak zaczynałam budować markę osobistą, bardzo dużo już poświęciłam wcześniej wysiłku takiego czasowego w to, aby nie tylko i wyłącznie rozwijać się w zakresie sprzedaży, ale również zaczęłam sięgać po bardzo dużo takich dobrych pozycji czy dobrych praktyk, głównie anglojęzycznych, związanych z tak zwanym content marketingiem i dobrymi praktykami pisania czy przekazywania treści, które angażują. Okazało się, że bardzo wiele kwestii, które miałam okazję po prostu czytać w różnych książkach dotyczących contentu bardziej kierowanych do rynku osób związanych z marketingiem, bardzo mocno była pokryta czy związana z tym, co tak naprawdę jest takimi dobrymi praktykami stricte w sprzedaży. Od czego w ogóle warto zacząć? Co jest taką pierwszą rzeczą, która spowoduje, że nie będzie czegoś takiego, że stworzysz materiał i ten materiał bardzo mało ludzi zobaczy, albo będziesz miał bardzo wolno rozwijające się konto, to na Facebooku, czy na Instagramie, czy na innych kanałach typu YouTube, bo de facto każdy z tych kanałów ma trochę swojej takiej uniwersalnej kwestii co do tego, co jest specyfiką algorytmu, czy zasad dotyczących kanału. Jednak jest pewna zasada tworzenia. Uniwersalne są zasady tworzenia treści, które po prostu angażują, czy które powodują, że ta osoba się zatrzymuje i zaczyna konsumować to, co ty stworzyłeś. Więc pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to jest oczywiście przykucie uwagi. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ktoś Ciebie jeszcze nie zna, jesteś jednym z wielu osób, która dany temat porusza, albo jesteś osobą totalnie nic, nie ma tam żadnej historii w kontakcie między Tobą a czytelnikiem czasowo oglądającą materiał, to taka osoba najczęściej tak naprawdę przejdzie obojętnie koło Twojego, w cudzysłowie przejdzie, tak? Bo być może to będzie gdzieś na telefonie czy na komputerze i po prostu przerzuci to na jakiś kolejny materiał bądź przejdzie dalej. Więc jeżeli chcesz, żeby faktycznie te treści, które tworzysz, trafiały do tej osoby, to powinieneś pamiętać o tym pierwszym momencie. Ten moment, który powoduje, że człowiek w ogóle będzie chciał poświęcić i zainwestować więcej swojego czasu w to, żeby skonsumować Twoje treści. Czyli tak zwane przykucie uwagi, tak zwany hook po angielsku. Różnie się to nazywa, natomiast zawsze chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, przykuć uwagę, zanim pójdziesz dalej. I teraz, żeby to zrobić, to należy pamiętać o tym, że jest kilka zasad związanych z tym po prostu, od czego to może się zacząć. Ja mam takie 3 dobre praktyki, które wykorzystuję. Jedna to jest tak zwany hook na personal story, czyli personalną historię, gdzie pierwsze Twoje zdanie, czy pierwsza Twoja treść dotyczy Twojego doświadczenia, bądź doświadczenia np. Twojego klienta, bądź zapożyczonej historii, które rezonuje bardzo mocno z doświadczeniem tych osób, do których chcesz dotrzeć. Przykład. Pamiętam jak dziś, kiedy byłam w pierwszym roku budowania swojej firmy usługowej. Przykładowo, tak? Bądź cokolwiek innego, co jest związane z Twoją grupą docelową. A tak jak widzisz w tym pierwszym zdaniu, adresuję grupy usługowe, przedsiębiorców, którzy działają w usługach, pierwszy rok ich działania i to zdanie dalej mogłabym pociągnąć, kiedy generowanie stałego przychodu nie było tak proste, ponieważ jeszcze nie wiedziałam, w jaki sposób robić to właściwie i dużo pracowałam. Czyli jakby tym zdaniem pierwsze, co zrobię, to też zaadresuję osoby, które dużo pracują, więc wiadomo, do kogo już ten materiał jest adresowany. Pierwsze zdanie stanowi o wszystkim. Pierwsza część Twojej treści będzie powodowała to, czy osoby pójdą dalej. Może to być personalna historia, może to być jakiś wynik na przykład, który jest związany, może produkujesz treści w tematach biznesowych, może w tematach miękkich, może w konsumenckich, więc zawsze trzeba to dopasować do specyfiki rynku, ale może to być historia. Tak jak ja pamiętam, jedną z takich treści rozpoczęłam od tekstu 150 tysięcy w 2 tygodnie na tylko jednej sprzedaży, to wynik jednej z agencji marketingowych, która wykorzystała bam, bam, bam i poszłam dalej, tak, w tej treści. Czyli znowuż osoby, które są agencjami, czy które mają taki właśnie biznes w tym obszarze, pierwsze co zrobią, to po prostu się skupią na tym, żeby tego posłuchać. I teraz, czy działasz w branży marketingu sieciowego, czy działasz w usługach, czy w technologii, nieważne w jakiej branży jesteś, tak naprawdę zawsze rozumiejąc świat osoby, do której docierasz, rozpoczynasz od tego, co rezonuje z ludźmi, którzy chcesz, żeby zwrócili uwagę na Twoją treść i zaczęli ją konsumować, bo będzie dla nich to adekwatne. Może to być Twoja historia, może to być czyjaś historia, może to być wynik, może to być bolączka, czyli kolejna kwestia, czyli zaczynasz od bardzo dużej bolączki branży. Powiedzmy, że na przykład adresowałabym właśnie rynek marketingu sieciowego i bym powiedziała, zaczęłabym tekst od tego, że zastanawiasz się, skąd wziąć więcej partnerów do Twojego biznesu w network marketingu, albo codziennie zadajesz sobie pytanie, jak
znaleźć lepsze osoby, albo jak, gdzie znaleźć więcej i bardziej jakościowe osoby, które będą gotowe z Tobą dzisiaj budować biznes w branży network marketingu. Na przykład, tak? Czyli to jest akurat coś, co jest taką dużą bolączką tej branży, bo wiele osób po prostu na to przede wszystkim na początku musi największy wysiłek położyć, więc zaczynamy od czegoś, co rezonuje po prostu z grupą, do której adresujemy komunikat. I następnie w kolejnym kroku, to co ja bardzo mocno polecam jako drugą zasadę, którą ja się zawsze kieruję, zaadaptować ją w życie, to w momencie, kiedy chcesz mieć bardzo dobre hooki, chcesz bardzo dobrze tak naprawdę umieć skupić uwagę osoby, która trafia na Twoją treść, to warto jest do tego, żebyś po prostu sięgnął, poświęcił czas, zainwestował, nawet poświęcił to jest może gorsze słowo, bo tak jakbyśmy to tracili, a inwestujemy to coś, co do nas wraca, więc inwestujesz czas tak naprawdę w to, żeby znaleźć, czego ludzie dzisiaj szukają w tematyce, w której Ty się poruszasz. Możesz to robić na różne sposoby, od sprawdzania sobie w Google Keywords Toolu, czego ludzie wyszukują, można na przykład też na YouTubie patrzeć, czego ludzie wyszukują, bo YouTube jest drugą największą wyszukiwarką, tak? Więc patrzysz, czego ludzie wyszukują, na jakie tematy inne osoby publikują w danym obszarze, co się spotyka z dużym zainteresowanym, ale dużą liczbą też wyszukań, bo pamiętaj, że to, ile ktoś zobaczył dany materiał, nie zawsze musi oznaczać, że to jest idealny temat, ponieważ na przykład dana osoba może mieć bardzo duży kanał i z tego względu po prostu ma już swoich takich rzeszy fanów, które konsumują praktycznie, może nie każdą jedną, ale dużą ilość treści, którą dana osoba publikuje. Więc patrz, czego ludzie szukają, na co reagują, co wchodzą w interakcję, z jaką tematyką wchodzą w interakcję na bazie po prostu już osób, które adresują podobny rynek co Ty. Trzecia zasada, która jest związana z dobrą praktyką przekazywania informacji, czy coś się dzieje dalej w tej treści, którą publikujesz, to jest opowiadanie historii. Więc tutaj w momencie, kiedy faktycznie wiesz, że będziesz budował markę osobistą, ja Ci bardzo mocno polecam nabrać takiej dobrej praktyki kolekcjonowania historii. Jak dziś pamiętam, jak startowałam swoją markę osobistą na samym początku, jak układałam treść, to się zastanawiałam, zadawałam sobie pytanie, mówię, no dobra, to jaką historię tutaj mogę opowiedzieć, która faktycznie miała miejsce, czy którą mam gdzieś tam z tyłu swojej głowy, która pomoże dużo lepiej wytłumaczyć dany temat. I powiem Ci, że dużo więcej czasu zajmowało mi znajdowanie i w głowie, że to nie była jakaś historia, która niedawno się wydarzyła, a w momencie, kiedy nabrałam nawyku zapisywania tak naprawdę rzeczy, które się dzieją, bo każdego dnia jest cała masa historii dookoła Ciebie, które się dzieją czasami bezpośrednio swoim udziałem, a czasami je obserwujesz, które mogą wytłumaczyć daną kwestię. Miej nawyk kolekcjonowania historii, bo historię my jako ludzie dużo lepiej pamiętamy. Założę się, że pamiętasz kilka bajek z dzieciństwa, mimo że to są całe lata temu. Może nawet nie masz dzieci, nie opowiadasz ich swoim dzieciom teraz, natomiast pamiętasz dzieciństwa, nie wiem, Czerwonego Kapturka, Królowna Śnieżka, każdy z nas pamięta te bajki, tak? Pamiętając je, pamiętamy, bo to jest jakaś historia, więc dokładnie tak samo, kiedy Ty przekazujesz treści, opowiadaj historię. Kolejna zasada związana jest z tym, abyś faktycznie proaktywnie sprawdzał, o co ludzie pytają, co chcą, żebyś pogłębił, bo czasami z jednego tematu, który opublikujesz, okaże się, że można zrobić całą serię kolejnych 7-10 odcinków, wchodząc w szczegóły jakby tego, co zostało poruszone, dlatego że to bardzo mocno zarezonowało z osobami i osoby mają tak naprawdę, które Ciebie słuchają czy czytają, mają dodatkowe pytania dotyczące tej treści, co powoduje, że Ty masz całą masę pomysłów dzięki temu, co możesz publikować, co oczekuje tak naprawdę od Ciebie publika, a co również będzie powodowało, że te osoby będą bardzo mocno zaangażowane i który temat się przyjął, tak? Więc też te zasięgi automatycznie będą większe. Kolejną kwestią jest język. Powiem Ci tak, jak ja zaczynałam budować swoją markę osobistą, to na samym początku publikowałam głównie treści o sprzedaży 1:1. To było lata temu, kiedy pokazywałam, w jaki sposób docierać do nowych klientów, czy to dużych klientów korporacyjnych, czy klientów indywidualnych, czy małych, czy średnich firmowych. Miałam dużo takiej nomenklatury, która była już, czyli jakby słów, które używałam, które miałam już jako naleciałość, przez to, że bardzo dużo w tym obszarze siedziałam, że bardzo dużo konsumowałam sama różnych materiałów z rynków zagranicznych, więc używałam określeń cold call, czy co oznacza zimną rozmowę, co okazało się, że nawet bardzo często osoby nawet nie tylko nie rozumiały tego, czym jest cold call, nie rozumiały, czym jest nawet zimna rozmowa, ponieważ nie siedziały tak głęboko w tym temacie i sprzedaż była tylko jednym z tematów, który się na przykład budując swoją własną niezależność finansową, swoją własną firmę, de facto nie poświęcały tyle czasu na tą sprzedaż, więc nie miały tej nomenklatury, po prostu wszystko było sprzedażą. Nauczyłam się dzięki temu, że w momencie, kiedy publikujesz treści, automatycznie eliminuj słownictwo, które wydaje Tobie się tak naprawdę ogólnoznane, a najczęściej wcale nie jest ogólnoznane. Najczęściej osoby, które sięgają po Twoje treści, to są osoby, które jeszcze w tym obszarze się rozeznają, zdobywają więcej informacji, pewne rzeczy są dla nich nowe, czy tych określeń de facto nie mieli okazji poznać do tej pory, więc pamiętaj, że nawet jeżeli Ci się zdarzy w treści użyć czegoś po prostu, co jest określeniem specyficznym dla Ciebie, czy to anglojęzycznym, czy to na przykład słowo, które nie jest ogólnie używane przez ludzi na co dzień,
prostu wytłumacz to. Tak, nawet jak to już rzucisz, to po prostu wytłumacz, czym to jest. W prostym, naprawdę takim prostym językiem, ja zawsze to porównuję tak, żeby nawet w 5 latach był w stanie to zrozumieć, bo osoby będą dzięki temu rozumiały faktycznie Twoje treści, a nie zastanawiały się, o co chodzi, żeby zrozumieć całą Twoją wypowiedź. Kolejna zasada, 6. zasada związana z publikowaniem treści, to jest to, żebyś spełniał obietnicę. Czyli jeżeli na początku robisz to przykucie uwagi, o którym powiedzieliśmy, i w tym przekuciu uwagi już zasiewasz, czyli zaczynasz już pozycjonować, o czym będzie dalsza treść, no to jest moment, w którym nie możesz zrobić czegoś takiego, a wręcz niektóre kanały, na przykład takie jak YouTube, to ci obetną za to zasięgi, że obiecujesz jedno, a potem w trakcie tak naprawdę całego materiału w ogóle tego nie ma, tylko mówisz o czymś innym, bo to tylko był taki hook, to była taka przynęta, powiedzmy, po to, żeby taka osoba faktycznie zaczęła, weszła na Twój filmik czy na Twój kanał, a w samej treści było zupełnie co innego. Co często możesz zauważyć na przykład w jakichś nagłówkach różnych publikacji takich bardzo dużych mediów. To jest może nie tyle, że standardowe, ale bardzo często się zdarza, że jest po prostu tak dumnie brzmiący nagłówek, wchodzisz w treść, a w środku może nie do końca jest to, co Ci się wydawało, że w tej treści się faktycznie będzie znajdowało. Tego unikaj. Tego nie chcesz, bo tak naprawdę będziesz zniechęcała osoby, które Cię czytają czy oglądają, bo po prostu nie będą czuły, że to jest spójne po prostu z narracją, która jest na początku i nie buduje to zaufania, co też powoduje, że ta osoba nie zostanie z Tobą, nie będzie Twojego kanału używała bardziej długoterminowo. No i wtedy też nie budujesz mocniejszej społeczności. Więc jak coś obiecujesz na samym początku, trzymaj się tego słowa. No i 7. moja ulubiona zasada, to jest zasada, którą wykorzystuję i tworząc treści, i w momencie, kiedy rozmawiam jeden na jeden, kiedy sprzedaję, i kiedy wykorzystuję mój model sprzedaży jeden do wielu, który uwielbiam, zawsze tą zasadę mam, czyli sieję. Co to znaczy siać? Ja to zawsze porównuję do czegoś, co każdy z nas zna. Może mieszkasz w mieszkaniu, nie w domu, no ale wiesz, jak się sieje trawę, tak? Najpierw rzuca się nasionko do ziemi, tam się rzuca na ziemię i to nasionko powoli zaczyna wyrastać. Czyli to nie jest tak, że ono tu i teraz, bach, już trawa jest, sobie coś rozkłada z rolki, ale o tym nie mówimy. Więc tutaj mówimy faktycznie o takim zasianiu po prostu czy trawy, czy czegokolwiek innego, co powoduje, że ono powoli wyrasta. I to powoli wcale nie musi mieć odniesienia do kwestii przekuwania z Twojej marki osobistej tego, na przykład monetyzację, czy pozyskiwanie partnerów, bo możesz mieć różny cel, budując markę osobistą. Od pozyskania klienta, od na przykład rekrutacji pracowników, po znalezienie partnerów, na przykład takim network marketingu. Mogą być bardzo różne cele, które osoba spełnia w momencie, kiedy buduje markę osobistą, w zależności tak naprawdę od tego, co robi, czego potrzebuje i co ta marka osobista mu daje. Czasami to po prostu ktoś buduje kanał jako po prostu osoba budująca po prostu dany kanał typu YouTuber, czy osoba, która zajmuje się tylko i wyłącznie po prostu rozbudową swojej społeczności, a potem dopiero zaczyna to w jakiś sposób monetyzować. Czym jest sianie? Sianie jest czymś, co porównując właśnie do tego świata natury, jest czymś, co my robimy w momencie, kiedy publikujemy nasze treści, gdzie z tyłu głowy wiemy, do czego one prowadzą. Czyli z tyłu głowy wiemy, że one są pewnego rodzaju zalążkiem informacji, która może tak naprawdę spowodować, że w głowie czytelnika czy słuchacza pojawi się, to chciałbym więcej na ten temat się dowiedzieć, albo chciałbym, żeby to zostało rozszerzone i być może kwestią rozszerzenia będzie na przykład skorzystanie z Twojej usługi, bądź skorzystanie z Twojego produktu, ale w głowie zacznie już pączkować tak naprawdę myślenie w tym kierunku. Absolutnie nie mówimy tutaj o żadnej manipulacji, mówimy tak naprawdę o odkrywaniu kawałek po kawałku kart, które powodują, że głowa, nasz umysł jest w stanie tak naprawdę do tego się może nie tyle, że przekonać, ale zaczyna o tym myśleć, zaczyna to rozumieć, zaczyna to rozkładanie czynniki pierwsze, a następnie tak naprawdę prędzej czy później jest gotowa do tego, żeby z tego korzystać, w zależności od tego, na ile ta treść faktycznie z nami rezonuje. Więc na przykład ja gdzieś pamiętam, jak kupowałam, ponieważ się interesuję między innymi tematami zdrowia, więc wiedziałam na przykład, że jak zaczęłam dużo czytać na temat tego i szukać informacji, w jaki sposób uzdatniać wodę, jaką wodę najlepiej pić, przeszłam przez całą masę różnych informacji, jakichś różnych filtrach, nie filtrach i skończyłam z tym, że w momencie, kiedy poczytałam na temat tego, co z wodą robi miedź, co z wodą robią kryształy, w jaki sposób uzdatniają tak naprawdę tą wodę i mają całą masę innych pozytywnych aspektów związanych z piciem takiej wody, która odpowiednią ilość czasu będzie najpierw miedź, potem będzie w tych kryształach, a wcześniej może być przefiltrowana przez po prostu zwykły dzbanek z filtrem czy filtr podczepiony do kranu,
to w tym momencie tak naprawdę wiedziałam, że to jest moja ścieżka, ale to, żeby skorzystać, kupić dzbanki miedziane, kupić te kryształy, kupić dzbanki szklane, w których ta woda u mnie jest przetrzymywana, czy którą mam w podróży, no to na początku musiałam zabrać te informacje, czyli potrzebowałam pogrzebać na temat tego, poczytać, posłuchać i w momencie, kiedy zebrałam sobie te informacje, to wiedziałam, że to jest rozwiązanie, które mi pasuje. Pokazując to na przykład z innego świata. Powiedzmy sobie, jesteś w branży beauty, w branży urodowej i na przykład wiesz, że masz zabieg, który jest zabiegiem na przykład robionym na maszynie, która jest w salonie, który być może jest dosyć nowym zabiegiem na rynku, te osoby zbyt dobrze tak naprawdę nie znają tego zabiegu i ty chcesz zasiać tak naprawdę informacje o tym zabiegu. To nie mówisz wprost w tytule czy na główku swojego materiału zabieg na takiej maszynie albo co daje zabieg, taki zabieg, tylko zamiast tego myślisz zawsze o efekcie, tak? Czyli o problemie, efekcie, czy ktoś ma przebarwienie, czy ktoś ma kurze łapki, czy ktoś ma jakąś inną kwestię, którą chce zaadresować, którą ty rozwiązujesz w ten sposób, więc piszesz artykuł, czy nagrywasz materiał, w jaki sposób tak naprawdę można to rozwiązać i kawałeczek po kawałeczku zasiana jest informacja na temat właśnie jednej z opcji, która jest możliwa i którą masz na przykład u siebie w salonie. Więc robisz to krok po kroku. Sianie to jest takie mikrodozowanie informacji, które są przeplecione z informacją, którą przekazujesz, która jest wartościowa dla twojego czytelnika czy słuchacza, która zaczyna rozpakowywać powoli w głowie to, że ta osoba zaczyna się tym interesować, zaczyna szukać dalej, czy nawet sięga już po gotowe rozwiązanie. Więc to są takie główne zasady, którymi ja się kieruję, główne 7 zasad, którymi ja się kieruję tworząc treści. Daj znać, co z tego już dzisiaj wykorzystujesz, co z tego tak naprawdę dla ciebie już jest czymś, co faktycznie na co dzień stosujesz. Ja z doświadczenia wiem, że najczęściej osoby najmniej wykorzystują właśnie siania, po prostu nie mają tego dobrze zaaplikowanego w swoich treściach, robią to albo zbyt wprost, albo de facto w ogóle tego nie ma i dziwią się, że te treści dalej nie pociągają tej osoby w kolejną konwersację, czy w kolejną interakcję z ich marką. Daj znać koniecznie w komentarzu, co już wykorzystujesz, co zdecydowanie planujesz wykorzystać z tego, co dzisiaj powiedziałam, a ja Cię zapraszam do moich kolejnych materiałów na kanale, gdzie dzielę się z Tobą dobrymi praktykami, w jaki sposób budować faktycznie nie tylko dobrą niezależność finansową, biznes z dobrymi wynikami w różnych branżach, ale również w jaki sposób budować życie, które jest spełnione na wszystkich płaszczyznach. Więc zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.